zaczęło się wszystko, wiesz, od mojej znajomości z takim moim kumplem dobrym, który jest, wiesz, genialnym reżyserem dźwięku. No i pomysł był prosty, żeby tak jakby coś z tymi audiobookami zrobić. A moja żona nieobecnie kiedyś porzuciła przy jakimś naszym spotkaniu, że to trzeba zrobić w internecie. I co było, wydawało mi się jakimś karkołomną rzeczą, jakiś audiobook, jakiś internet. Ja bym wtedy świeżo po jakichś tam próbach zrobienia czymś z VOD, to były jakieś koszmarne porażki. No ale stwierdziliśmy, że dobra, no jak już mamy robić, to zróbmy to, wiesz, fachowo. I pamiętam, że polazłem wtedy do K2. Janusza Żebrowskiego znałem, czy prezesa, ówczesnego prezesa K2 z jakiejś strasznie, już trochę nie pamiętam, chyba przez ich fundusz BMP, przez Jensa Spyrkę. I ponieważ wiedziałem, że wiesz, K2 było dla mnie zawsze taką bardzo fajną firmą, pozytywną energią, tam było dużo fajnych ludzi, super marka, wiesz, oni robili takie rzeczy, no nie tuzinkowe, jak na tamte czasy, wiesz, marketingu, trochę technologii przecież. I posłuchaj, i się zaczęło od tego, że ja wiedziałem, że jeżeli to ma wyjść, no to ja na pewno będę spał na wycieraczce, wiesz, u wydawców, żeby w ogóle do tego przekonywać. No i wiedziałem, że ktoś musi mi trochę ogarnąć marketing i technologię, tak? No więc K2 było do tego idealne. Z tego wsparcia została tak naprawdę sama technologia, bo potem marketingowo żeśmy dużo z K2 nie pracowali, natomiast fakt faktem, no, że tego się zaczęło, tak? I to był taki pierwszy bam, że nagle dostaliśmy kopa w postaci tego, że no, mieliśmy zasoby, wiesz, wielkiej firmy, gdzie przecież oni tam mieli dział IT ze 100 osób, jak trzeba było specjalisty od, wiesz, P coś tam, PHP, a innego tam Microsofta, to wszystko byli, wiesz, na pokładzie dostępni. No i to na pewno dało takie booster, że ja po prostu tą częścią technologiczną się, wiesz, nie martwiłem. Tomek Soroczyński, którego przed chwilą tam poznałeś na Open Space, no to była pierwsza osoba, która tak aby, wiesz, od tej strony UX-owej to narysowała, a potem się to potoczyło, tak? Ja rzeczywiście wsiąknąłem wydawców tak na maksa i to, wiesz, to, że tam u nich spałem na wycieraczkach, to mało, tak? Bo jak, wiesz, to wszystkie tam włażenie przez komin, przez drzwi, no to były standardowe triki, bo to się zaczęło od tego, że byłem trochę takim diabłem wcielonym, nie? Że w kraju, w którym tak niewiele osób czyta książkę, to ja jeszcze, wiesz, to ja w ogóle, wiesz, dam to do słuchania, a w ogóle w formie cyfrowej, a w ogóle przecież piractwo, to w ogóle to wszystko źle, to w ogóle źle, że to w ogóle masakra. No i wiesz, no pierwsze spotkania z wydawcami to były, wiesz, no katastrofalne tak naprawdę. I że wręcz wydawcy mówi, że to bez sensu, że w ogóle dajcie się, że już robili to. Także audiobooki to już były i to już nagrywali, to w ogóle nie działa. No ale potem, wiesz, tak jakby, jak ja to mówię, wiesz, singing and dancing non-stop. Jakieś takie moje, może pewnie, nie, pozytywne nakręcenie wokół tego, że to jednak da radę. Gdzieś to jednak ta technologia, która się budowała i zaczęła, wiesz, to jakoś wyglądać. No to wiesz, no to po kolei podpisałem pierwszą umowę. Historycznie pamiętam, to było wydawnictwo Media Rodzina. Dziewczyny z Poznania. I potem jakoś, potem chyba wydawnictwo Czarne zaraz, tak? I tak powolutku, żeśmy, wiesz, podpisywali umowy. Natomiast pierwszy content, który był pozyskany, to był z Polskiego Związku Niewidomych. I to były rzeczy, które były tak zwanego funduszu martwej ręki, czyli takie, bo one już były, można było je, czyli autor czy twórca zmarł ponad 70 lat temu, więc to się uwalniało, więc można było to sprzedawać de facto, rozliczając się tylko z właścicielem praw producenckich i wykonawczych. I to był tak, to było naprawdę te pierwsze 100 tytułów. To audiotekę otworzyłem, jak mieliśmy w Polsce 100 tytułów. To de facto, wiesz, jakieś, ja nie wiem, jak to w ogóle wpadliśmy na pomysł, żeby to w ogóle otworzyć, bo Czechy, które otwarliśmy jako drugie, no to poczekaliśmy, aż mieliśmy już 800 tytułów, tak? No bo de facto 100 tytułów, to wiesz, no to w ogóle jakieś, ja nie wiem, na czym polegał pomysł, żeby to, a że to jest ten moment, że trzeba to otwierać. No ale to było 100 tytułów i to było 100 tytułów, które pochodziły od Związku Niewidomych, a nie od wydawców tych tradycyjnych, nie? A w ogóle, wiesz, historyczne, to co nam miało dać boosta, to to, że mieliśmy mieć umowę z Polskim Radiem na archiwa, tak, które w ogóle było takim mityczną umową na początku, gdzie de facto K2 na bazie tego szansy na ten content stwierdziło, że dobra, to robmy to razem. Z tej umowy nic nie wyszło, znaczy, przepraszam, ja ją podpisałem, tylko podpisałem ją po prawie 6 latach.
pierwszym audiobookiem stworzonym przez nas, no to był właśnie Narrenturm w formie superprodukcji Sapkowskiego. To od tego myśmy zaczęli nagranie tak naprawdę, tak? Bo ja wykombinowałem coś takiego, że wiesz, że trzeba zrobić, wiesz, superprodukcję, bo wiesz, bo jak są filmowe superprodukcje, niezależnie, tam robisz Titanica za 700 milionów czegoś tam, wszyscy idą do kina. Dobre, złe, nieważne, ale wiesz, jest to takie bam, tak? No to stwierdziłem, dobra, to my zrobimy takie bam do audiobooków. To nie to, że użytkownicy, ale też wydawcy pomyślą, że to już musi być, wiesz, coś dużego, jeżeli ktoś robi superprodukcję. I fizycznie rzecz biorąc, chyba właśnie superprodukcja, tak jakby historycznie, ona była pierwszą rzeczą, którąśmy nagrali. A że Błażej, o którym wspomniałem ci na początku, był genialnym, czy jest genialnym rezultatem z dźwięku, on de facto wiedział, jak to zrobić. Żebyśmy to z Januszą Kukułą w Polskim Radiu i tak dalej. I to chyba było pierwsze nagranie, a zaraz potem był, zaraz przedtem, tego cholera już nie pamiętam, Ciszewski, który napisał swoją pierwszą książkę. I przyszedł do nas czy właśnie nie on, tylko wydawca, Sławek Brudny z obecnie wydawnictwa Warbook, i powiedział, dobra chłopaki, no to jest taki debiutant, nie, to trzeba by to nagrać. No i myśleli, dobra, to nagramy, mając trochę tych relacji w Polskim Radiu, jakoś się udało, wiesz, wyemitować to, wiesz, gdzieś tam na antenie, wiesz, wydawca zrobił jakieś billboardy, coś tam, no i nagle, wiesz, Ciszewski urósł, do jakiegoś totalnego, wiesz, bestsellera. I te dwie rzeczy pamiętam, że to był gdzieś tam bardzo, bardzo początek, nie pamiętam, która była pierwsza. Pamiętam natomiast, która była pierwsza kupiona historycznie książka przez, wiesz, klienta zupełnie zewnętrznego, czyli nie. Pierwszy to chłopak, który kupił, to był PM po stronie K2, który, wiesz, realizował system, jak otworzyli, to on pierwszą rzecz kupił. Drugą kupił mój tata, ale trzecią, czyli już tak jakby ktoś, a trzecią kupił ktoś, była taka firma, która z nami jakoś ostro konkurowała, już teraz nie pamiętam, jak oni się nazywali, wiem, że ktoś z tej firmy to kupił, a czwarta, czy taka powiedzmy niezwiązana, wiesz, taki prawdziwy pierwszy użytkownik, to kupił Division 303 Arkady Fiedlera. To był pierwszy historycznie sprzedany audiobook, taki, wiesz, zupełnie, wiesz, zwykłemu klientowi. No. A milionowy, wiesz, kto kupił? Nie. Nie sprawdzałem. Nie sprawdzałem. A to jest ciekawy pomysł. Nie, my wiesz, lecimy, gdzieś pędzimy cały czas, więc takie na te numerki, to wiesz, tak, oczywiście patrzymy, bo to jest, jesteśmy bardzo firmą data driven i tak dalej, więc takie te monitory, które tam widzieliście na, wiesz, na sali, to one tam wyświetlają, wiesz, dzienną sprzedaż w każdym kraju, wiesz, sprzedaż ważnych tytułów, żeby, wiesz, żeby tam cały team widział i wiesz, i o, wpada, nie mamy tak jak Amazon, że tam dzwoni coś przy każdej transakcji, bo może by to by ciągle by coś tam dzwoniło, ale nie sprawdzaliśmy aż tak to zrobił, wiesz, milionowego audiobooka. A jakie były trzy najważniejsze momenty w życiu audiobooka? Wiesz co, no na pewno, wiesz, to na pewno, wiesz, i taki inwestor, pierwszy na pewno z tym ten deal z K2, nie? Bo to był enabler, tak? To, że z Januszem Żebrowskim, Tymkiem Chmielewskim i chyba Łukaszem Lewandowskim myśmy spotkali się na jakiś taki lunch, wiesz, nawet chyba pamiętam, gdzie to było, musiało być lato, byśmy siedzieli na zewnątrz w Blue Cactusa, nie? I tam ja opowiadałem o takim, że tu mam taki pomysł, nie wiem, co z tego będzie, ale mam troszkę pieniędzy, tam, wiesz, może, wiesz, metodą inwestycyjną, typu rzucimy za plecy parę zeta, zobaczymy, co z tego wyrośnie. Myśmy de facto, wiesz, dogadali deal, tak? Potem się Janusz tak jakby odsunął, wystawił Michała Lacha do opracowania takiej strategii. No i to był na pewno pierwszy przełomowy, wiesz, moment. Drugi, no to znowu pewnie, wiesz, finansowy, no bo inwestycje Gizy, nie? Czyli taki jakby inwestor zewnętrzny, no wiesz, duży, bardzo duży fundusz, tak? Byliśmy ich pierwszą inwestycją tutaj, więc to było takie, no wiesz, wow, tak? A potem, i to było tak, 2009 K2, inwestycja chyba była tam 2011-2012. A potem na taki przełomowy moment, taki naprawdę, no to chyba on stosunkowo niedawno przyszedł, co też pokazuje, że to był, no wiesz, to doceniam to jako, wiesz, jako rzecz, no to chyba, wiesz, zbudowanie teamu menedżerskiego tak naprawdę, tak, że, wiesz, ucieczka tego, że Audioteka jest takim one-man show, tak, tylko że rzeczywiście są, wiesz, ludzie, że tych wszystkich tych poznałeś, tych głównych przed chwilą, tak, czyli jest no przede wszystkim takie jakby zrozumienie naszych takich głównych procesów, chciałem powiedzieć jakichś tam departamentów czy coś, ale wiesz, nie lubię tego słowa, ale główny takich procesów, które, wiesz, które są tak ważne, a ważny jest content, tak? Ważny jest produkt i ważny jest, wiesz, pozyskiwanie, wiesz, marketing i media, co oczywiście stoi, wiesz, na technologii, no i oczywiście na jakiś tam, wiesz, finance, operations i tak dalej, tak? Więc wydaje mi się, że to jest absolutnie przełomowa rzecz i na to Audioteka zainwestowała bardzo dużo czasu, nam to zajęło z półtora roku, jak nie więcej, żeby ten team, wiesz, tutaj ściągnąć, wiesz, osadzić, wiesz, i to są ludzie, którzy się jakoś tam, wiesz, sprawdzają i naprawdę to jest moment, że, wiesz, mogą wziąć Audiotekę na kolejny poziom, tak, więc jak team. Jak zaczynałeś,
A nie bałaś się, że ci na przykład nie starczy skilla na to, co sobie wymyśliłeś? Bo to w tamtych czasach było to dość abstrakcyjne faktycznie. No Grzegorz, znasz mnie od samego początku, nie? To tak, no wiesz, pierwsze rzeczy, które się pojawiały w bibliotece, no to wiesz, to właśnie na antywebie tak naprawdę. Nie wiem, nie wiesz, no, znaczy powiem, że, jak tak inaczej powiem, dawno pewnie osiągnąłem poziom swoich niekompetencji, nie? I więc to jest tak, dlatego to jest takie zajebiste, tak? Że wiesz, że ciągle ta biblioteka wyciska ze mnie coś innego, tak? Mnie jesteśmy jakimś, wiesz, miliardowym biznesem, ale wiesz, to jest to biznes, który, wiesz, łączy parę rzeczy, które ja strasznie lubię, tak? Bo pierwsze, wiesz, tej technologii dużo, tak? No bo my jesteśmy w środku firmy technologicznej, widziałeś, ponad jedna tam 30-40% firmy to jest technologia. Z drugiej strony jest trochę, wiesz, tego show biznesu, a ja zawsze chciałem być gwiazdą rocka, chciałem śpiewać, być na scenie, wiesz, tam szaldać, nie? Tylko, że niestety ani nie umiem śpiewać, ani tańczyć, za cholerę, nie? W ogóle zero słuchu, no nic. No, a wiesz, i okazało się, że w ramach audiobooków stworzyłem swój kawałek własnego show biznesu, tak? No bo nagrywamy sobie na przykład Zanię Dereszowską, tak? Tam, gdzie spędziliśmy, wiesz, poranek w studiu, nie? To są gwiazdy, to jest show biznes, nie? Ja zawsze gdzieś tam mnie do tego, wiesz, ciągnęło tak czy inaczej. A trzecia rzecz na końcu, pewnie też nie bez znaczenia, no to wiesz, no książka to kultura, tak? Audiobook to książka, czy audiobook to jakaś tam kultura, że wiesz, na koniec dnia fajnie, wiesz, im skuteczniejsi jesteśmy, żeby to wciskać tym użytkownikom, no to wiemy, że coś tam im zostaje we łbach ciekawszego, więc to jest też ważne, po co to wszystko robimy, nie? Najtrudniejszy był ten team, tak naprawdę wydaje się, że najgorsze, wiesz, najmniej miłe sytuacje, które jakoś, wiesz, wracałem, wiesz, jakoś podbuzowany, czy wiesz, miałem taką, wiesz, negatywną energię, no to właśnie wokół kompletowania chyba zespołu, tak, bo ani sprzedażowo, ani produktowo, ani z partnerami, czy z wydawnictwami, czy wiesz, czy z telekomami i tak dalej, to jakoś takich, wiesz, jakichś takich załamań, czy czegoś nie, to wydaje mi się, że jednak tu, gdzie są emocje, to tam, wiesz, to ludzie, nie, że wydaje mi się, że to najwięcej ze mnie wycisnęło takiej jakiejś tam energii, żeby tych wokół siebie zgromadzić i żeby oni poczuli, wiesz, po co to wszystko robimy, wiesz, podzielali jakoś tą naszą szalną misję i uwierzyli rzeczywiście to, co mnie zapytałeś przed chwilą, czy nam nie starczy kompetencji, czy mi nie starczy kompetencji, żeby to robić wtedy, a czy nam starczy kompetencji, żeby zrobić, wiesz, numer dwa w Niemczech, bo chyba jesteśmy już numerem jakoś tam dwa, wprawdzie, wiesz, numer jeden jest po prostu, wiesz, tysiące kilometrów przed nami, bo tam ten rynek jest zdominowany przez Amazona. Ale wiesz, ale no, oni to tylko, wiesz, jakoś kupili, uwierzyli, jakoś tam mi zaufali, a ja im, tak, no bo to jest, wiesz, to jest, tak jak powiedziałem, no to jeżeli to mamy wejść na następny poziom, no to weźmy to, wiesz, cały team, a nie jakaś tam jednoosobowa, wiesz, moja skromna osoba, nie? W ogóle mi nie przeszkadza, że się słabia, czy rolnictwo spada, tak, no bo to jakoś nie przeszkodziło nam do tej pory i nam nie przeszkadza. Ponieważ my bazujemy jednak na treściach, którą generuje branża wydawnicza. Nie jest jeszcze tak, że my wszystko musimy sami napisać, tak? No bo to by było o stopień trudniejsze, mimo że Amazon zaczął pisać dla siebie, ale to wiesz, w skali jego to oni zrobili 15 takich produkcji, że ktoś im napisał, jakiś słynny człowiek, coś dla nich, no to wiesz, no to jak oni w zeszłym roku wydali 17 tysięcy audiobooków, no to 15 to jest jakiś, wiesz, jakiś bardzo malutki teścik. No więc wiesz, więc to z tego punktu widzenia bardzo mi zależy, żeby branża była płodna, żeby było, wiesz, dużo fajnych treści, wiesz, i tak dalej. Jeśli chodzi o, wiesz, o cykl życia książki, bo jak rozumiem, trochę o to pytasz, no to ich jakość, no to jest tak, że książka się trochę robi takim FMCG, bo wiesz, tak jakby dużo tytułów, one szybko wchodzą do sklepu, szybko znikają, bo wiesz, empiki, tam te księgarnie, wszystko to chcą wymienić, bo znowu chcą mieć jakąś nową świeżość, okładkę, no to akurat się psuje i to nie jest najlepsze, jeśli chodzi o, wiesz, o jakość rzeczy, bo jest dużo i wiesz, i to niekoniecznie tam jest jakoś super jakościowo, chociaż wiesz, no jakoś, to, wiesz, to cały czas super aktorzy, zawsze się przejęzyczam aktor, autor, to w tym biznesie może być katastroficzne, ale są nowi, wiesz, to potrafią się pojawić nowi debiutanci, wiesz, w ciągu roku budują coś. Remigiusz Murus, mówię o Polsce nawet też, tak? Remigiusz Murus, no po prostu nie było, nagle jest, wiesz, i co tytuł, to wiesz, 1000, wiesz, pobrań, wiesz, w premierze, tak? Czytane przez oczywiście Krzysia Gosztyłę. Tak więc to, że ludzie nie czytają, nie przeszkadza. To, że branża musi być jednak płodna, znaczy wydawnicze, dużo fajnych rzeczy generować, więc na to nam bardzo zależy. To, że ona się, wiesz, robi takie FMCG, to nam trochę przeszkadza, ale z drugiej strony, wiesz, no
tak jak nie każdy film jest przełożony na, nie każda książka jest przełożona na film, no to nie każda książka musi być przełożona na audiobooka, więc nawet jeżeli tego trochę jest, no to, to mamy z czego jakoś tam wybierać, tak? No, oczywiście bym chciał mieć tyle audiobooków, co jest e-booków na dostępnych w serwisach, tak naprawdę. Przecież my mamy o rząd wielkości mniej, tak? My w tej chwili audioteka ma około 50 tysięcy tytułów globalnie, tak? Może 60. W Polsce nie wiem, 6 tysięcy z hakiem tak naprawdę, to e-booków dokładnie nie wiem ile jest, bo ja się na nich nie znam, ale no to myślę, że to jest co najmniej, wiesz, 60 tysięcy i więcej, tak, no bo ich łatwiej go zrobić. Ale z drugiej strony, wiesz, no jakoś, nie wiem, no to, że staranność wyboru, wiesz, to, że się jednak jakoś tak do tego podchodzimy, wiesz, patrzymy co lepsze, co gorsze, to sprawia, że ta oferta z zasady jest naprawdę okej. Okay. Być może nie ma jakiegoś tam długiego kona i będziesz szukał bardzo czegoś specyficznego, to po prostu u nas nie znajdziesz, ale to też nie po to jest audiobook tam. Wiesz, no po prostu to wiesz, no to jest banał, tak? To każdy powie, tak? Ale chodzi o to, żeby kurde naprawdę, wiesz, się w to wkręcić, tak? Bo to trzeba tak długo robić i tak konsekwentnie, że, no Boże, no, że jak tego naprawdę gdzieś nie masz czegoś takiego, co tam znajdujesz, po co to wszystko robisz, tak? No to wiesz, no to nie wyciągniesz, tak? No nie będzie cię chciało, zrezygnujesz, znudzić się. Więc no mówię, no to pewnie jest banał, bo wszędzie to można przeczytać, ale ja w to wierzę, tak, że gdyby nie to, że ta audioteka połączyła te wszystkie rzeczy, o których ci mówiłem, że są takie fajne, ten, trochę ten show biznes, który, wiesz, no ja lubię być na tej scenie, wiesz, lubię w tym show biznesie, no to, wiesz, i to zawsze chciałem gdzieś tutaj, nie? I nagle to wróciło do mnie, wiesz, w audiobookach, no śmieszne, nie? No ale wróciło i się w tym, wiesz, odnajduję. No, dotykam tych trochę technologii, to jest fajowska. No ale to jest naprawdę długo trzeba było czekać i to nie tylko chodzi o ciebie, ale często o partnerów, tak? Ten call, co przed chwilą miałem, no to był z takim tytułem, który, posłuchajcie, od 2,5 roku się o niego staram, nie? I on to będzie wielki tytuł, to jest gigantyczny tytuł i będziemy mieć go na wyłączność na, wiesz, na pół świata tak naprawdę. Gdyby, wiesz, gdybym ja, nie wiem, zrezygnował, poddał się, no to ta firma do mnie wróciła, tak? Bo już wiedziała, że ja się tym nie zajmuję, czy coś tam. Więc ta konsekwencja jest potrzebna na maksa. A żeby być konsekwentnym, trzeba to po prostu, wiesz, lubić ponadprzeciętnie, tak? Żeby tutaj nie, wiesz, nie, dużych słów nie używać w miłości, pasji i tak dalej, ale kurde, to na pewno ta trzecia rzecz, dobrze, jak już tak, wiesz, wejść w to, no to tak, wiesz, z całym sobą, nie? Wiesz co, wydaje mi się, że dzięki temu, że ja czytam te książki tutaj po raz pierwszy w studio, to one są dużo świeższe. Te emocje, które się pojawiają, są dużo świeższe, nie są odegrane, tylko to są prawdziwe emocje, jak tam się pojawia płacz, wzruszenie, to on jest zazwyczaj prawdziwy.